Czasem zupełnie niespodziewane zdarzenie otwiera przed nami drzwi, z których istnienia nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy. Poczułam wtedy coś właśnie w tym rodzaju. Tak się zaczęło od tamtej bezsennej nocy. Stopniowo zaczęłam czytać coraz więcej i więcej, zupełnie jakby głód książek, który spoczywał uśpiony gdzieś głęboko, nagle wyskoczył z hukiem na powierzchnię. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny, wiosenny dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Czy mam tutaj jakiś miłośników książek? Czy są po drugiej stronie ekranu jakieś mole książkowe? Książkoholicy, bukoholicy, czytelnicy uzależnieni od literatury i książek? Mam nadzieję, że tak, bo to właśnie dla Was mam dzisiaj lekturę idealną. Książkę tak miłą, tak ciepłą, jedną z najpoczciwszych, jedną z najmilszych. Jedną z tych, która ogrzeje Wasze serducho i sprawi, że po prostu poczujecie się lepiej. Przed Wami japoński bestseller, literatura piękna i jakże przystępna, Moje dni w antykwariacie Morisaki, Satoshi Yagisawy. Jest to powieść, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Kwiaty Orientu. Opowieść o miłości do książek, także o tej kojącej mocy literatury. Również opowieść o rodzinie i o tym, jak książki potrafią odmienić człowieka. Antykwariat Morisaki stał na uboczu ruchliwego zakątka dzielnicy pełnej księgarni. Był mały, wiekowy i doprawdy trudno powiedzieć, by przyciągał wzrok. Nie zaglądało do niego wielu klientów. Oferowano tam dość wąski wybór książek, dlatego też nic dziwnego, że niezainteresowani nie zwracali na nie zbytniej uwagi. A jednak byli ludzie, którzy kochali to miejsce. Tokijska dzielnica pełna księgarni, pełna antykwariatów, pełna stoisk z książkami. Największa na świecie taka właśnie dzielnica. A gdzieś w jej sercu maleńki antykwariat Morisaki, prowadzony od pokoleń przez jedną rodzinę. Takako jednak nie interesuje się ani rodzinnym antykwariatem, ani w ogóle książkami. Pracuje w jednej z tych wielkich firm projektowych, ma chłopaka i planuje życie według tej tradycyjnej, korporacyjnej ścieżki. Ale wkrótce okazuje się, że jej chłopak wcale jej chłopakiem nie jest. Ba, ma narzeczoną i nie jest nią wcale Takako. Złamane serce i zrujnowane plany. Takako jest załamana, jest też zawstydzona, ale to dzięki właśnie ukochanemu wujkowi i swojej rodzinie trafi do rodzinnego antykwariatu Morisaki. Z początku sceptyczna, okaże się, że książki i na nią mają zbawienny wpływ, a to dopiero początek. Książki wypełniały każdy skrawek przestrzeni. Wszystko w tym ciemnym, małym pomieszczeniu na około 8 mat było przysiąknięte aurą lat 70. Na ustawionych w równych odstępach regałach stały ściśnięte wydania kieszonkowe i twarde oprawy, a dzieła zebrane i inne duże formaty w stosach pod ścianami. Za niewielką ladą z kasą także piętrzyły się książki. Nie miałam wątpliwości, w razie trzęsienia ziemi wszystkie runą jak lawina i pogrzebią mnie pod sobą. Leniwe dni pośród książek, pośród setek, pośród tysięcy tomów i tomików. Książki z duszą, książki z przeszłością, książki, które ktoś bardzo kocha, o które dba, a które tylko czekają, by ktoś jeszcze nowy je pokochał i odkrył i zabrał ze sobą do domu. Antykwariat Morisaki, tytułowy antykwariat Morisaki, to jest nie tylko to wymarzone miejsce na wycieczkę dla każdego książkoholika na świecie, to jest jeden z tych antykwariatów ukrytych w tej największej dzielnicy księgarni i antykwariatów na świecie. Ale przede wszystkim antykwariat Morisaki to jest, kochani, azyl. To jest schronienie. To jest ta bezpieczna przystań dla każdego, który w tym rozpędzonym świecie chce się na moment zatrzymać, który chce odetchnąć. Satoshi Yagisawa w tak charakterystycznym dla japońskiej literatury minimalistycznym stylu zanurza nas w świat prawdziwej pasji i takiej naturalnej miłości do książek. Jego antykwariat Morisaki to miejsce ciche, to miejsce spokojne, to miejsce rodzinne. To miejsce po prostu miłe, w którym pracuje ktoś, kto poświęcił książkom i literaturze całe swoje dorosłe życie. Ktoś, kto w książkach odnalazł przeznaczenie. Tak,
to wymarzona miejscówka dla każdego książkoholika. Satoshi Yagisawa między słowami oddaje nam tak znajomy przecież zapach starego papieru. Także ten delikatny zapach unoszącego się w promieniach słońca kurzu. I aromat świeżo palonej kawy z pobliskiej kawiarni. To jest bardzo przytulne wyobrażenie, które idealnie oddaje cały nastrój tej powieści i sprawia, że chcemy się w niej zanurzyć bez reszty. Książki i maleńki antykwariat to jest, słuchajcie, punkt wyjścia dla niezmiernie poruszającej, choć tak prostej opowieści o rodzinie. To dzięki książkom na nowo się odnajdują, to właśnie dzięki książkom i antykwariatowi mają szansę się na nowo do siebie zbliżyć. To są, słuchajcie, relacje japońskie, więc również oparte na takim specyficznym, charakterystycznym kodeksie zachowań. Ale jednocześnie na tyle uniwersalne, że możemy się w nich wszyscy odnaleźć. Obserwujemy ich pozornie nieistotne gesty, to jak otwierają się na siebie, otwierają się na te nowe, wspólne doświadczenia. Jednocześnie Satoshi Yagisawa zakorzenił tę powieść bardzo mocno w tej współczesnej japońskiej rzeczywistości. Nie, on tutaj, słuchajcie, nie snuje bajki, to nie jest jakaś baśń wyrwana z kontekstu. On tutaj nie omamia nas jakimiś obietnicami bez pokrycia. To jest piękna i jakże realna, możliwa opowieść, wyważona pod każdym względem. Taka, jaka powinna właśnie być, ni mniej, ni więcej. I myślę, słuchajcie, że Moje dni w antykwariacie Morisaki to jest jedna z najpiękniejszych książek, jakie w tym roku możecie sobie sprawić. Jest cicha i niespieszna, jest ciepła i pogodna. Ona i daje nadzieję, i otula czytelnika. Satoshi Yagisawa pozwala tutaj zatrzymać się nie tylko swojej bohaterce, Takako, którą śledzimy, ale także nam, czytelnikom, którzy sięgają po tę książkę. W nienachalny sposób on właśnie przypomina, że czasami trzeba zatrzymać się, trzeba rozejrzeć. Trzeba naładować gdzieś baterie i zaczerpnąć ten haust świeżego powietrza. I podrzuca też intrygujące tytuły z japońskiej literatury klasycznej, które aż chciałoby się poznać, chciałoby się przeczytać, chociażby we fragmentach, żeby jeszcze bardziej zbliżyć się do bohaterów. Czyta się z radością, czyta się z uśmiechem na twarzy i czyta się z takim poczuciem, że tak, książki to jest właśnie to. Tę absolutną perełkę od wydawnictwa Kwiaty Orientu możecie wygrać w naszym konkursie. A pytanie konkursowe brzmi: z czym lub z kim kojarzy Wam się Japonia? Z czym lub z kim kojarzy Wam się Japonia i dlaczego? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. I pamiętajcie, że możecie też odpowiadać na pytanie konkursowe pod postem na blogu. Ile radości sprawiła mi ta jakże niespieszna, jakże niepozorna lektura. Słuchajcie, Moje dni w antykwariacie Morisaki. Japońska literatura jest bardzo charakterystyczna, jest specyficzna, ale w takim dla mnie przynajmniej pozytywnym sensie. Jest minimalistyczna w formie, często również minimalistyczna w języku. Operuje no, bardzo konkretnymi obrazami i również nawiązuje właśnie do japońskich relacji, do japońskiej kultury. Jednocześnie potrafi poruszyć bardzo ważne tematy tak gdzieś, tak nienachalnie, tak właśnie, że jesteśmy poruszeni do samego serca, do sedna duszy. Przynajmniej ja tak mam właśnie, a Moje dni w antykwariacie Morisaki jeszcze przez to, że poruszają temat książek, miłości do literatury, właśnie rodziny i takiej niespieszności, no zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Uwielbiam takie historie właśnie, takie właśnie minimalistyczne we wszystkim, a jednocześnie, które mówią wszystko, co mają powiedzieć. I dla mnie taka jest właśnie powieść Satoshiego Yagisawy. Mam nadzieję, że zachwyci również i Was, że zanurzycie się w tej opowieści, że sprawicie sobie właśnie tę przyjemność w tym roku i tej wiosny, bo również to jest bardzo taka wiosenna lektura, która pozwala na moment właśnie się zatrzymać, wziąć ten oddech i zacząć trochę od nowa. A przynajmniej z nową, świeżą myślą w głowie właśnie. Kochani, Moje dni w antykwariacie Morisaki, możecie o nich również poczytać na blogu Wielkiego Buka, do czego Was zachęcam, również jeżeli wolicie czytać. A my, kochani, widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa!